Huta Stalowa Wola przez lata dawała zatrudnienie dla znacznej części mieszkańców miasta i okolic. W kombinacie pracowały całe pokolenia. Rodziny, których losy związane były i są z zakładem, Tygodnik Sztafeta zaprosił do udziału w konkursie pod nazwą Hutnicza Familiada. Konkurs ogłoszony przez Tygodnik Sztafeta i Hutę Stalowa Wola polegał na odszukaniu osób w rodzinie, które były lub są zatrudnione w hucie i zsumowaniu przepracowanych przez nie lat. Zabawa wpisała się w jubileusz 80-lecia zakładu. Bardzo fajny konkurs, który jak gdyby wyłonił nam te rodziny, z których jesteśmy my jako Huta Stalowa Wola bardzo dumni, a są to te rodziny, które przepracowały w sumie w hucie najwięcej lat. Chcieliśmy wymyślić taką formułę, która może w mniej oficjalny sposób zapamiętana zostałaby przez mieszkańców, a równocześnie byłaby okazją też i do pewnej refleksji, i do wyróżnienia tych osób, które jak w każdym konkursie zechcą się w niego włączyć, bo oczywiście udział był dobrowolny, skierowany był głównie do pracowników byłych, obecnych, do ich rodzin. Laureatka trzeciego miejsca zsumowała zatrudnienie trzech osób. Było to 115 lat pracy jej mamy w zakładzie narzędziownia, męża w zakładach mechanicznych i zakładzie zespołów napędowych i wreszcie jej samej. Wiązało się to przede wszystkim z czasami, gdzie huta była jedyną żywicielką w okresie tutaj w rejonie całym, więc rodzice naciskali, żeby nie chodzić do liceum, gdziekolwiek, tylko technikum, bo zapewniało właśnie fachową pracę w Hucie Stalowa Wola. Jaki to był zakład? Były to zakłady mechaniczne, kiedyś tak zwane, bo nie było podziału, był tylko podział na zakłady mechaniczne i zakłady hutnicze. Później po latach Była to narzędziownia, która trwa do dzisiaj po zmianie pięciu nazw. Zwyciężczyni konkursu pokusiła się o dotarcie do ponad 20 krewnych, których droga zawodowa związała się z hutą. Pani Agnieszka też od blisko 15 lat pracuje dla tego zakładu. Do udziału w konkursie namówiła ją córka. Udało się spisać 21 osób. Trochę podzwoniłam, popytałam, posprawdzałam w dokumentach starych, popytałam rodziców, żyjących ciotków, wujków i tak się udało wspólnymi siłami. Tutaj jeszcze jest ze mną i ciocia, która dalej w hucie pracuje w dziale rachunkowości i mąż w kontroli jakości. W trakcie uroczystości, poza nagrodzeniem laureatów hutniczej familiady, kolejne osoby dołączyły do grona zasłużonych dla huty Stalowa Wola. Takimi odznaczeniami wyróżniane są osoby szczególnie oddane przedsiębiorstwu. W sumie już summa summarum 31 lat. Rozpoczęłam pracę w zasadzie jeszcze przed studiami, tu na osiedlu, w hotelach. Pracowałam rok czasu, no potem zwolniłam się z uwagi na to, że poszłam na studia. Na studiach związałam się z hutą, no, umową o stypendium, stypendialną. No i od 1 sierpnia 1988 roku przyszłam do huty i po dzień dzisiejszy pracuję właśnie w Hucie Stalowa Wola. W charakterze? Jako handlowiec. Na przełomie lat 80. i 90. dla funkcjonującego w ramach Huty Socjalistycznego Tempa, późniejszego Tygodnika Sztafeta, pisał Jerzy Reszczyński. Obserwował transformację przedsiębiorstwa od czasów największego Prosperity przez okres restrukturyzacji aż do momentu nowej epoki w dziejach zakładu. Coś tam takiego się pojawiło, że takie zainteresowania najpierw lotnictwem, potem szeroką techniką wojskową się pojawiły. Jak ja miałem okazję dotknąć tego, o czym człowiek się uczył z literatury i uczestniczyć biernie, w pewnym sensie czynnie też w procesie tworzenia, to zaczęło to wciągać, tak kręcić mocno. Dzięki jego zaangażowaniu powstało bogate archiwum huty. Dziennikarz wciąż dokumentuje kolejne wydarzenia w dziejach tej zbrojeniowej firmy. Na przykład w okresie, kiedy miałem przyjemność w hucie pracować, chociażby wykonywanie zdjęć na terenie zakładu było obwarowane bardzo wieloma rygorami z uwagi na ówczesne rygory i przepisy dotyczące tajemnicy wojskowej, a na wydziałach, które zajmowały się produkcją wojskową, to była szczególnie jakby taka elitarna grupa. Także te wszystkie materiały, które się wtedy udawało zgromadzić, to jest dzisiaj, no, absolutny archiwum X. Które zostanie dla potomnych.